powstrzymujemy. Jakby ktoś na YouTubie oglądał, mówię od razu, bo nie widzieliście, bo dopiero zacząłem nagrywać. Zwiększyliśmy poziom trudności. O fuck. Samo wsparcie tym razem będzie szło. Kurde, produkcja przedmiotów. Mamy jakieś pieniądze? Nie mamy pieniędzy. Co to jest skaner bojowy? Skaner bojowy zwiększa pole widzenia żołnierza używając granatu rzucałem. A, to nie. Takie coś to jest niepotrzebne. Czy my możemy im jakieś wyposażenie zmienić na jakiś super duper? O, taka kamizelka, a na kurde. Anabiotyczna to by było coś. Dwóch snajperów mamy. Dobra, ten ma. No nie wiem, no idziemy na misję. Zobaczymy, jak, czy będzie trudna, czy nie. Czy przywiozłem jakąś pamiątkę z Filipin? Nie. Nic tam nie było ciekawego. Bye bye. Lecimy. Jestem ciekaw, jak na tym poziomie trudności to będzie wyglądać. Chyba się gra zawiesiła. Zneutralizuj wszystkich wrogów. Zniszcz przekaźnik obcych. Aha, no to taka... Damy radę. Coś czuję, że będzie trudna. Wiecie co, no brakuje nam naszej postaci, Sushi, bo w ogóle nam brakuje kilku postaci mocnych. Może być trudno, zwłaszcza, że mamy prawie samo wsparcie. I dwóch snajperów jeszcze do tego, którzy pewnie nic nie trafią. No ale... Postaramy się. Fuck, jak to daleko. Mamy radę. 8 tur mamy na to. Mamy kogoś z mieczem? No nie mamy. Snajper idzie przodem. Ostatnio mi ktoś... Nie puszczaj snajpera przodem, snajper na dachu, a ten to powinien coś tam. Musisz taktykę znać. Tak było, tak goleś mi jakiś tak napisał. To wiecie co, prawą stroną bym poszedł, bo to się źle skończy dla mnie, jak będę szedł tą lewą coś, czy, znaczy tą środkiem. Nie? Uuu. No i mamy wrogów pierwszych znalezionych. O fakat, aha, bo to są ludzie. Oni też nie są zbyt dobrzy. Bo to są konfidenci, tak naprawdę. Czemu torturuje swoich widzów grając XCOMa? Bo ja wiem, że większość widzów lubi XCOMa. Za długo streamuję, żeby tego nie wiedzieć. Po prostu część nie lubi, no ale co to moja wina, że ktoś kurde tylko jedną grę lubi na przykład. Nie mój problem. Streamów macie dużo do wyboru, zawsze możecie sobie zmienić na jakiś inny. Tam ktoś na pewno streamuje coś, co byście chcieli, jakieś LOLa albo jakiegoś CS albo Hearthstone'a. Hard West, właśnie Hard West przypomina XCOMa. Ja chciałem to Hard West. No, ciągle czekam na klucz do tego, żeby móc obczaić, co to za gierka. Ale jak mówicie, że przypomina XCOMa, to już czuję, że mi się spodoba. O, Gothica, Gothica jeszcze musimy pograć kiedyś, bo tak mnie męczycie o tego Gothica, że chyba nawet zagram. O nie, tylko nie idźcie w tą stronę. A ten co tak stuka? Czy tam jest pelikan pod tym? Fakt, tam na pewno będzie jakiś obcy. Dobra. O kurde. Biegnij to. Ona ma plus 3 do mobilności, dlatego tak daleko może biegać dalej niż wszyscy inni. Mhm.
Nebir, co tam za ankietę zrobiłeś, kurde? Pokaż mi to zaraz, żebym ja to skontrolował, czy to jest prawidłowa ankieta. Dobra. Czy lubisz XCOM-a? No ja kurde lubię, głosuję. No i widzicie? 9 osób jest na tak. O fuck, coś lezie do nas, co to jest? O kurde, ale gdzie to łazi? Wiecie co, zapiszmy sobie. Ej, tu oni po dachu pójdzie. O, zajebiście, to ja tam bym mógł snajpera ustawić. O, to by było idealnie, jakbym miał snajpera na dachu. Dobra. Haha, moi drodzy, głosować tam, kurde. Jak ktoś jest na tak, z prawilniakiem, to niech pisze po prostu. To jest snajper, tak? No to snajpera damy na dach. Sushi, bo czemu tak uważasz? Ja nie lubię XCOM-a, nie gram w CS-a. Ostatnio dla zabawy zacząłem grać w LoL-a i gram w Hearthstone'a, tak, ale lubię też inne gry, na które nie mam dobrego kompana, co lubię oglądać twój stream, Monkola stream, bo właśnie jako jedynie macie do tego, moim zdaniem, wenę z wami. No widzisz, no, ale to ja nie mogę grać ciągle w jedną grę, nie? Znaczy w jedną grę. Nie mogę grać ciągle, w, na przykład wszyscy chcą arma, arma. Mi się nie chce ciągle grać, w ogóle mi się nie chce już grać armę. Ale przyjdzie taki czas, że będziemy grali, kurde. Jakiś tam, coś tam live. Ale na to musi przyjść po prostu moment odpowiedni. I to nie jest ten moment. Dzisiaj nie jest ten moment po prostu. Jestem ciekaw teraz, czy oni są w stanie... Co, ja pójdę tutaj. Ty, a oni tam tego typa zauważą? Fuck, gdzie coś łazi po tym polu? W całej misji chodzi o to, żeby... Kurde, jak mi zaczną wysadzać na przykład to, tam tu u góry, gdzie ja stoję na tym, to będzie przypał. Dobra, powiedzmy, że sobie tu stanę u góry. No, moi drodzy, ankieta się zamknęła. 56% lubi XCOM-a, ileś tam procent nie lubi. No i taka jest prawda, no. Taka jest prawda. Ktoś lubi, ktoś nie lubi. Ja lubię. No i mówię, pocieszam was tym. Wiecie co, ja pójdę z tej strony. Warte walne. I tym też walne warte chyba, tylko że może tutaj. A może tu. A może tam zostanę. Nie wiem, czy oni w ogóle widzą tam na dół. Czy on może strzelić w tego? O fuck. No dobra, zapisujemy granat plazmowy i walimy w ten. Co zrobić? Trzeba tą ścianę, to rozwalić, nie? Nie wiem, czy dam radę. Szkoda, że on tego perka nie ma na drugi strzał, bo to by było zajebiste teraz. O faka, ten w ogóle bez bronią. On ostatnio chyba nie miał broni, co? Dostał. Jestem ciekaw, czy ten wyleci na zewnątrz, bo on takie...
Ups, mój drogi kolego. Szał bojowy mu się włączył w połowie. Wiecie co, sam nie wiem co tu zrobić. Raczej bym się cofnął. Tylko nie wiem gdzie, tu chyba. Wiem, że jestem odsłonięty. 5 do 6, a z karabinu? No ale z karabinu w ogóle tego nie mogę trafić. To jest w ogóle problem, że ja nie mogę do tego dostrzelić. Dobra. Kurde, nie wiem czy mnie tu nie zmłócą za mocno. O, podleć do góry, zajebiście. To teraz będzie baty zbierał. To mi się podobało. O nie, tylko go pałką nie... unik. Jest. Mocarz. Ty dobry jest. Kiedy na multi XCOM-a? Z kim ja bym miał zagrać na multi w XCOM-a? O, co on będzie robił? O fuck, strzelał chyba do mnie. Nie traf. O fuck, ciężko nie trafić. O kurde, oparzenie kwasem. O fuck, 3 życia mu zostały, a jest poparzony kwasem. To będzie ciężkie, wiecie. O nie, on dostaje... O kurde. O nie. To tego poleczmy. Dobra. Kurde, za 11 i nie umarł. Ile on ma życia? Co za ziomek. Dobra. Piźniem, bo uśniem, jak to się mówi, nie? A, tu jest jeszcze ten grubas. Fuck, nie zauważyłem, zapomniałem o nim. Ja cię kręcę. Co, wyjdę tu. Mam trzech? Mam trzech, zajebiście. Trzeba by się było stąd odsunąć, tylko nie wiem, czy dam radę. Dobra.
jak on z granatem stoi. Dobra, wiecie co? Też my się uleczymy. W kwasie trochę posiedzimy sobie jeszcze. Ale walniemy go granatem tu. Trzeba było wcześniej tym granatem w niego rzucić, ale nie wiedziałem, że... Aha. Bo on rzeczywiście nie doleci, ten granat. Fuck, myślałem, że doleci. Chodź na dół, kurde, może się uda. Kwasem się poparzy trochę. Czemu on się pali, jak on przez kwas przebiegł? O, jest, dobra. Dobra. On się podniesie jeszcze, nie? Ile mi jeszcze gry zostało? Wiecie co, tego to nikt nie wie, nie? Tego to nikt nie wie, ile mi jeszcze gry zostało. Podobno się zbliżam bliżej do końca, jak, bo robię te misje fabularne, nie? Oh fuck, mam nadzieję, że go za mocno nie zabiję. Nie, jednym strzałem to bym musiał chyba z 15 życia wziąć. Dobrze, że Mozeza. On głowy nie ma, więc mi się wydaje, że to z tego wynika, że on nie umie mnie trafić. No, mam ruch. Spokojnie. Spokojnie. Ale dostał z pistoletu w ogóle, co za ziomek. Ten pistolet w ogóle raz tak mało bije, raz za 10, nie? Ty, on jeszcze stoi? On ma miękki, co? Coś tam, darmową akcję na pewno mamy. Wartę włączamy. W sumie to byśmy mogli zastrzelić to i zobaczyć, co się stanie. Oni chyba posiłki przyślą, nie? Czy to już będzie koniec gry? No, a gdzie oni są wszyscy? Bo mam rozwalić pozostałych wrogów, ale ja nie wiem, gdzie oni są. Co on się tak teleportuje? What the fuck? Wydaje mi się, że gdzieś tam muszą być po drugiej stronie, nie? Okej, są gdzieś. O Boże. O fuck, a i się strzechi jeszcze ten gigant wielki. No to niedobrze. A my go skakujemy raczej. Kurde, tylko jeden... A, bo myśmy wszystkimi już ruch zrobili. A, to grubo. Nie wiem, czy on ma takie skille. Nie, cywili tu nie trzeba ratować. Fuck, nie wiem, czy nam się uda.
Jest, udało się. Ogłuszyliśmy tego robota, no bo on wygląda na mocnego. Dobra, więc on nie, no tych dwóch jeszcze, tylko że tamten chyba pancerz włączy, nie, tego shielda. Tak. Nie wierzę, że ich dwóch jest. A nie, nie ma tego od shielda. Warte zrobił, a to z Louis. Kurde, trzech, skąd oni się mnożą? What? O ty kurde, skubańcu. Tak mnie bijesz? Jeszcze! A to Teo, fuck, on im walnie tego shielda. O Jezu. Jezusicku. Ogólnie wszystko wygląda na to, że ja muszę... że ja muszę tu podejść i strzelić tak co najmniej tak, nie? Dobra, tak. Dobra, zerwało im osłonę. No i Shida mu tylko zesłało. Dobra, tym możemy stanąć tu, chyba że do góry, nie, raczej tu staniemy sobie i po prostu w kogoś strzelimy, nie, bo co jeszcze mamy do wyboru, tym możemy, tym też możemy strzelić. Ten ma leczenie i protokół wsparcia, no ale nim to raczej trafimy w kogoś. No mamy problem mały, bo ja chcę tego zabić, a to się raczej nie uda. No a jak tak będziemy trafiać, to na pewno nie. Bo nim tą tarczę daje, ty, przynajmniej tym, którzy są z boku, nie? Dobra, walimy w niego. To bo on się obudzi, nie? A coś się stało, coś on się podpalił? Obrona przed hakowaniem zmniejszona, aha. U, to by się go jeszcze dało zhakować jakoś tak porządnie może. Wiecie co, podbiegnę chyba tu. O co on, coś jest zrypane z tym kolesiem. A, protokół bojowy mam w ogóle. A, nie, szkoda na niego. Dobra, niech się poleczy. No spróbujmy strzelić w niego. Skoro nie chcesz army, to chociaż H1Z1, ale mówię wam, ja chcę sobie w XCOM-a pograć, super fajnie. Skończę XCOM-a, będziemy grali w różne gry tam. O fuck, co ten się obudził? O, skubany. Oj, to chyba kogoś stracimy. Będzie trzeba wczytać. Nie wiedziałem, że on się obudził. Co, on jeszcze będzie strzelał?
Co to kurna? Co to jest? I draseczkę tutaj zrobił. O nie! O nie, 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 nie. Jest, dobra, nie trafił tu. Fuck. Prawie byśmy mieli zgon. Czy mi się zdaje, czy z niego kamizelkę zerwało tą, co go miała leczyć? Widzieliście to? Patrzcie. Dobra, wyleczmy się. Zobaczmy ile tego, jaką mamy szansę na zhakowanie. A czemu na tym tamtego nie możemy zhakować? Aha, bo mi się nie da dwa razy zhakować. Kurde, muszę przeładować. Kurde, no aż nie wiem nawet co robić, wiecie. Tym to chyba, że strzelimy tym granatem, nie? Kurde, brakuje nam... Zawsze brakuje... O, było. Jest, udało się. Zawsze brakuje, kurde, milimetra, żeby trafić, nie? Pancerz ma, skubaniec. Ja nie wiem, czy ja... O, fuck, a mi się tam coś wybuchło. Wiecie co, zrobię... Sprawdzę, jakie mam szanse, żeby wyłączyć mu ten... Żeby go wyłączyć, nie? Co to za gra? To jest XCOM. 65%, no próbujmy. No nie, tak, 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 tak. Ja pierdziele. Premię do obrony i czegoś tam otrzymał. O, fuck. Przy tego zużyłem strzał. No, muszę walić do niego, no bo co zrobię? I co, dostał coś czy nie? Kurde, no chyba nas tu pojadą teraz grubo. Fuck, i on przeżył, nie wierzę w to. O ja jebie, o kurde, no to po nas. O, może gdzieś ucieknie, bo się... Bo, o fuck, pali się. To on chyba spłonie za chwilę. Ja ci... Pierdziele, a co mu się tak nogi wyprostowały? Mógłby taki malutki zostać, przynajmniej by się go tak nie mógł. No fuck, dobra, wczytaj. Już mi kurde, już mi szkoda mojej ekipy. Już mi szkoda mojej ekipy, no. Ale tu nie ma co zrobić za bardzo. Chyba, że olewamy tego na górze, nie?
Walimy na przykład do tego. No dobra, no minimal damage. To akurat będzie dobry rzut, nie? Tarczownikiem. Kurde, trzeba było najpierw tamto. Dobra, ale to nic. Jakbyśmy tak zrobili. Kurde, no jeden pancerza mu został. Naprawdę go nie ściągniemy z tym jednym punktem pancerza? Nie wiem, czy ona już do kogoś strzeliła, czy nie. Się go nie zabili w poprzedniej rundzie, jak ja dwa granaty mogę wywalić. Aha, bo ja ten protokół tam robiłem, dobra. To już wiem, czemu tak źle było. Nie trafił, naprawdę? Koleś chyba wylew miał. Kurde, znów nas załatwią. Gdyby ten jeden trafił, to by było dobrze. O co chodzi w tej, że jest jakaś fabuła? Tak, kosmici zaatakowali Ziemię i przejęli ją, kuźwa, i nas zabili wszystkich. No nie wierzę w to. A jakbym tu wczytał, może ich jeszcze nie będzie. To tam było z... Ja to źle zacząłem tą przygodę z tą ekipą tutaj. Bo to trochę grube playsy były. Nie no, to na pewno nie to, nie ten save. No może tutaj. Chodzi o to, żebym tam nie wlazł na tamtych, tak jak przed chwilą, nie? Poleczył się, przeładował broń. Ja mam bronie nieprzeładowane. Ja nie wiem, czemu ja tak gram. Bronie nieprzeładowane, coś tam nie po kurde nieporobione. Co tam, korpek? Aha, u mnie nie, no co ty, gdzie, czemu byś miał u mnie umrzeć? Ha, ci oni już tu są, fuck. Dobra. Dobra. Muszę się przygotować do tej walki grubej. Też się poleczę. No to też nie jest komfortowa sytuacja, bo tak trochę...
No jest źle, że tak powiem, nie? No, tragedii nie ma największej jeszcze. Idziemy nim tu. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy teraz. Wybij tych mniejszych jak dużego zostaw na koniec. Wiecie co, ja bym tego musiał co tarczę wygenerował, nie? Zrobić. Zresztą duży chyba robi duży burdel, tak mi się wydaje, mam dziwne wrażenie. No naprawdę, kurde, jednym strzałem go ściągnął, nie wierzę. Przepraszam. Nie no, to coś tak nie da, kurde. 14 hapsów jednym strzałem, co za typ. Trzeba go dojechać. Ale obrażenia, dobra. Jesteśmy przed tym. Co znaczy obrona? A czemu on by miał mieć obronę przed hakowaniem zmniejszoną? Co mu się... Może go się da jeszcze jakoś zhakować? Ty, może ja go przechwycę po prostu. Ale to mi chyba niewiele da, co? Tylko zobaczę, co mu mogę zrobić. Ja go mogę... A nie, bo ja go mogę wyłączyć albo przechwycić. Nie, anuluj. No nie, no chciało się większej trudności, to się ma, mi się wydaje, że i tak te już by się zaczęły pojawiać takie duże te, nie? Dobra, zabijmy go 100% w celu. Powiem ci, że jak grasz w te gry, to zachęcasz do grania i kupna tych gier. No widzisz, kurde, tak musiało być, no, tak jest po prostu. Ale myślę, że tak jest, bo dużo osób tak robi. Że najpierw niby nic, a później, kurde, zakochują się w grze. Tym sobie staniemy tutaj. Ten w ogóle... Aha, bo on nie ma żadnego pancerza. Nie wiem, przeładuj. O fuck, chyba idą w naszą stronę. Ten jest przygotowany do walki. Ten też jest przygotowany do walki. Ta też jest przygotowana do walki. Ty możesz strzelić i tak będziesz musiał przeładować. Czy mam dalej filmy od Czajki w swoich folderach? Jasne, że mam, kurde. Takich filmów się nie usuwa. O fuck, chyba się znaleźli. No nie wierzę, że w niego nie trafi. Przecież on jest większy niż ten budynek.
Ciekawe, czy znów się rozmnożą. O, zajebiście, w tego nie biją. No pudło! Przecież on jest gigantyczny! O, i zerwałem mu dwa pancerza, bo my mamy taki skill, że zrywa pancerz. Zajebiście. Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że hakowanie będzie tu słuszne. Zobaczmy co mamy do zhakowania tu w nim. Kurde. Nie, 42% szansy to chyba nie próbujemy, co? Robimy tak. Dobra. A tą walimy w tego. Kurde, nie, też nie. To w ogóle skąd się kwas wziął? Aha. Teraz wam powiem, o co chodzi, bo wy się pewnie zastanawiacie, co on robi, czemu on bije ich. Kto wie, ten wie. A my teraz serię z karabinu walimy, patrzcie na to. I to mi nie kasuje punktu, jak ja zabiję kogoś. Zajebiście. To mi się podoba i o to właśnie chodzi, kurde, w tej grze. Dobra, walimy najpierw z tego, ściągamy mu pancerz. My go nie zabijemy, ale najwyżej się go dohakuje resztę. I się go wyłączy, dobra. Strasznie wielkie to jest gówno. Dobra, dostał. Dwanaście hapsów. Ty, on ma tylko trzy, ten cztery życia mu zostały. My go zabijemy. O! Jest, poszedł, kurde. Ktoś tam jeszcze został. Kto tam jest? Ktoś tam łazi z tyłu. O Boże, to ci ta dwójka nieszczęśników. Nie zapomniałem w ogóle o nich. Fakać, oni warte są ustawili, no nie wierzę.
Będzie Overwatch! Got it covered! Wiecie co, ogólnie może być ciężko zhakować, tylko nie wiem, który to jest. Kim on jest? Nie wiem, który ma wyższy level, ale chyba ten ma o wiele wyższy level, więc nim spróbujmy go przechwycić. Znaczy, go wyłączyć, nie? Trzeba go wyłączyć ewidentnie, bo on na tej warcie stoi i my się tym drugim nie ruszymy. Dobra, hakujemy leszcze. No. 72% szans, naprawdę. Co za leszczyk. I jeszcze jest, się wzmocnił teraz. Powiedzcie mi, że ta gra nie jest jakaś dziwna. No ale dobra, no 30% było, że nie, no to nie. Kurde. Spróbujemy. Strzał numer 2. Ale on chyba będzie jeszcze bardziej ten... jeszcze trudniejszy do zhakowania tym drugim. Jest, udało się. Na roboty wal protokół bojowy, bo to ma pewne obrażenia i omija... No tak, ale protokół bojowy ma i tak tam, nie wiem, 4 obrażeń, tak? To nie jest za dużo. Uciekaj, skryj się za czymś. Nie wiem, czy on go nie oflankuje, ale chyba nie. Z tymi snajperami na górze to raczej... Ten synek gdzieś tu podsunie. O ja. Elegancko. No, mój drogi kolego. Nietrafiony. Nietrafiony, no. Co ci będę mówił, chłopie. Ci w ogóle nie mają zasięgu tam. Back online. 53%. Ten nie ma szans. A ile on ma w ogóle życia? On ma 2 życia, to teraz można protokół bojowy, nie? Na tego typa. Co ma 4 życia, robimy i to jest pewniaczek, że on zginie, nie? Chyba, że on na, chyba, że na roboty protokół bojowy jakoś lepiej działa, bo to jest takie elektryczne porażenie, nie? Nie wiem, czy oni mogą... Znaczy, czy jak ja go trafię, to on się obudzi? Chyba nie. Chyba po prostu mogę sobie w niego strzelać, nie? Tym mu zerwiemy pancerz. Na pewno. Tym też mu tam coś zrobimy. Myślę, że go zabijemy w tej turze, dlatego nawet nie ten. Czemu on ma 50% strzału? Znaczy 50%, nie, dalej ma to na głowie. Wydaje mi się, że gdyby mu zlazło, to by teraz był jakiś napis typu... Przecież ziomek stoi na środku placu. Przecież on nawet się za niczym nie kryje. Czemu oni go nie... jakby nie... Co, oni go nie widzą? Siadło. Są na roboty, jest dodatkowy damage z protokołu bojowego. Dlatego na roboty się go... Aha. Tylko jaki to jest?
Status confirmed. Mission accomplished. Dobra, jest git. Widzicie, nie było tak źle na wyższym poziomie trudności. No ten zaskoczył nas ten wielki robot, nie? To jakiś kurde mutant. Mój drogi, na pewno nie rodzic Harego. Ja gram w to, w co ja lubię grać. Tak jest u mnie na streamach. Musisz się przyzwyczaić, no, że gry wybieram ja. Bo ja sobie tu gram dla przyjemności swojej głównie. To koniec, kurde. Dobra. Wróciliśmy z tej misji, rozdamy... Czy ktoś awans jakiś dostał? Oni już niektórzy to w ogóle nie umieją awansować, nie? Szkoda. A nie, jeszcze są jakieś awanse. Mietek dostał. Ostrzelaj osłonę celu salwą pocisku, żeby poważnie... Mhm. Nie, to chyba jest lepsze, to jednak, to przygwożdżenie takie, nie, no bo on albo jak się ruszy, to dostanie, jak się nie ruszy, to będzie miał, no wiecie, debuffa do celności, nie ustająca czy nie? Po każdym skutecznym strzale w trybie warty masz 50% szans na oddanie kolejnego strzału, to też jest dobre. To była nawet lepsza niż ta nieustająca czujność. Patrzcie, Andromedona. Sekcja zwłok. I dostaliśmy jakiegoś doktora. Przyjęto nowego członka. Przekaźnik zasilania, przekaźnik zasilania. Maszyny obcych, dobra. Może no, niech rozpocznie, nie? Oczyść. Dobra, moi drodzy, my tu sobie zapisujemy. To zapisujemy. Film na YouTubie robimy. Stop.